jakie parametry będzie miał konwerter. Planuje się to, liczy się to w pewnym zakresie, ale co wyjdzie? Czyli siła ośrodkowa wypycha płyn na zewnątrz i ten płyn uderza z łopatek pompy i jest kierowany na łopatki turbiny. Ja bym się tutaj kłócił, ja bym powiedział, że nie mnoży moment obrotowy, tylko pomaga nie tracić. Olej uderza w łopatki kierownicy, kierownica zostaje zablokowana i jest zmieniany kierunek przepływu oleju. No, typowo sprzęgło jednokierunkowe z pestkami. Natomiast tutaj znowu padają łożyska, więc jak jedno poprawili, to drugie zepsuli. No taka jest prawda. Jeżeli kierownica się uszkodzi w taki sposób, że sprzęgło nie trzyma, to wiemy, że nie ma wzmocnienia momentu obrotowego. Samochód rusza mu lasto, ociężale, nie ma siły, nie ma mocy. Spada z obrotów na biegu jałowym, czy tam po wrzuceniu drive'a spada z obrotów. Cześć, witajcie na kanale Automatyczni. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Budowa Konwertera, Akademia Konwerterów. Na początek parę ogłoszeń duszpasterskich. Dogadaliśmy się z Ravenolem, że spośród osób, które piszą komentarze, będziemy zawsze wybierać kilka, do których polecą jakieś gadżety, uchominki sygnowane Ravenolem, więc piszcie komentarze, te, które się nam będą najbardziej podobały, czyli będą wnosiły jakąś wartość, będą merytoryczne, albo będą to ciekawe pytania. No, spośród takich ludzi będziemy zawsze wybierać kilka osób, do których polecą gadżety z Ravenola. Słuchajcie, dzisiaj kolejna część, będziemy się zajmować stricte kierownicą w konwerterze. Natomiast, żeby mówić o kierownicy, to stwierdziłem, że zrobimy krótkie przypomnienie, jak działa konwerter. Na tych filmach czasami nie do końca widać, jak ja pokazuję ten kierunek przepływu oleju, więc zrobiłem sobie, wydrukowałem sobie taką strzałeczkę, bo ją będzie łatwiej zobaczyć na filmie, będzie lepiej widać ten kierunek przepływu oleju. Oprócz tego zrobiłem sobie jeszcze takie notatki odręczne, bo tutaj będzie kilka tematów, których naprawdę nie chciałbym pominąć, bo wszystko jest bardzo mocno ze sobą powiązane. Weźcie też pod uwagę, że temat budowy konwertera można powiedzieć, że jest prosty, natomiast mechanika płynu w konwerterze jest bardzo skomplikowana. Ja sam czym więcej się uczę na ten temat, tym bardziej zaczynam rozumieć, jak mało wiem. Książek, materiałów na ten temat jest mało. Bardzo dużo rzeczy jest po angielsku. Amerykanie wiedzą prym w tej dziedzinie, bo bardzo dużo konwerterów tuningują, kombinują, produkują kierownice, zmieniają kształty tych łopatek. Będziemy poruszać bardzo wiele tematów, jak się tuninguje konwertery, czym można i w jaki sposób można pewne parametry zmieniać. Natomiast no, prawda jest taka, że do końca nawet Amerykanie przyznają, że ciężko jest nawet w dzisiejszych czasach dokładnie zaplanować, przewidzieć, jak ten olej będzie się zachowywał, jakie parametry będzie miał konwerter. Planuje się to, liczy się to w pewnym zakresie, ale co wyjdzie, no do końca nigdy nie można mieć pewności. I ja ekspertem w tej dziedzinie nie jestem. Ja niestety tutaj uczyłem się sam, mamy pewne doświadczenie, regenerujemy konwertery od długiego czasu, więc wiemy, jak to wszystko działa, natomiast cały czas pojawiają się jakieś nowe rzeczy, które nas zaskakują. Więc chciałbym się podzielić moją wiedzą z Wami, jeżeli ktoś ma doświadczenie, ma inne doświadczenia albo wie coś jeszcze, czego ja na przykład nie powiedziałem, bardzo proszę, możecie pisać w komentarzach. Bierzcie też pod uwagę, że wiele rzeczy, o których będę mówił, wiele tematów będę spłycał, dlatego że no, musielibyśmy zrobić na przykład godzinny film, poruszyć mechanikę płynów, sięgnąć do fizyki na przykład ze szkoły średniej, jak to wszystko się zachowuje, więc wiele rzeczy ja uproszczę. Z drugiej strony wiele tematów jest tak złożonych, skomplikowanych, że ja po prostu wykroję tylko pewne zakresy, więc nie traktujcie tego, co powiem, zero-jedynkowo, że tak jest na 100%. Ja będę starał się nakreślić, że jeżeli chodzi o właśnie ten element, o kierownicę, o te łopatki, o ich wielkość, o kąty, o to wszystko, to jest to mega złożony, skomplikowany proces. Przygotowaliśmy tutaj różne kierownice, na przykładzie których no po prostu będę chciał wytłumaczyć pewne rzeczy, jak to wszystko wygląda, porównanie od samochodów osobowych, mniejszych, większych, różni producenci, aż do wozideł budowlanych, czyli takich, powiedzmy, ciężkiego kalibru. Więc co, myślę, że no, zaczynamy, już dość tego gadania. Przypomnijmy sobie na sam początek mechanikę płynów. Jak zmienia się kierunek przepływu oleju w konwerterze? Jeżeli patrzymy w którą stronę, w tą stronę będzie się obracał
konwerter, jeżeli patrzymy na obroty silnika. Czyli siła ośrodkowa wypycha płyn na zewnątrz i ten płyn uderza z łopatek pompy i jest kierowany na łopatki turbiny. Więc uderza nam w łopatki turbiny. Oprócz tego mamy jeszcze drugi kierunek, czyli można powiedzieć, że w tą stronę, ponieważ konwerter się obraca. Czyli jeżeli mam jeden kierunek w tą stronę i drugi kierunek w tą stronę, to mam wypadkową. No i ponieważ mam wypadkową, to tak jak pokazywałem, olej wypadkowo mniej więcej, bo to oczywiście zależy od obrotów, od obciążenia, od poślizgu, ale mniej więcej uderza w łopatki turbiny w ten sposób, zawraca, no i co? No i wraca z powrotem, czyli uderzałby, masz już może, poczekaj, ja przestawię ten nasz profesjonalny postument. Prowizoryczne, ale działa, to jest najważniejsze. Jak coś jest głupie, a działa, to nie jest głupie. Więc olej wraca i uderza w łopatki w tym miejscu. No i tutaj co się dzieje? Oczywiście ten kształt łopatek już możecie zobaczyć, że one są... Możecie albo nie możecie zobaczyć. Spróbujmy to doświetlić. O, z tej strony, żeby było widać, może ja wezmę telefon, pokażę. Czyli one są... Już ja przytrzymam strzałkę. Czyli jeżeli olej uderza w tą stronę, tak... O, tak, jeżeli olej biegnie tak, no to zobaczcie, że on to nie jest tak, że on uderzałby jakby w łopatki od tyłu, czy jakoś inaczej. Jest odpowiedni kształt łopatek, czyli ten konwerter jest przystosowany do takiej pracy. Natomiast jeżeli ten olej uderzy w te łopatki, tutaj zostanie złapany, no to tak samo jak wpada w kierownicę, to tak samo tutaj będzie musiał zostać zatrzymany i wprawiony w ruch w przeciwną stronę, żeby znowu został wyrzucony na łopatki turbiny. I teraz, ponieważ my ten olej musimy zatrzymać, musimy zmienić kierunek przepływu oleju, no to żeby to zrobić, to musimy włożyć pewną energię, włożyć pewną siłę. Czyli co się dzieje? Silnik obraca konwerterem, łopatki pompy pompują olej na turbinę, a ten olej wraca i on tak jakby hamuje silnik. Można w dużym uproszczeniu powiedzieć. Czyli kierunek przepływu oleju jest niezgodny z obrotami konwertera. Olej musi zostać zatrzymany i wprawiony w ruch w przeciwnym kierunku. Więc tracimy moment obrotowy. Więc tak jak ja to rozumiem z różnych książek i na podstawie wiedzy mojej z fizyki, to nie jest tak, że konwerter mnoży moment obrotowy i sprawi, że silnik będzie miał większy moment obrotowy niż ma w rzeczywistości. Po prostu kierownica nie pomnoży nam momentu obrotowego, tylko kierownica sprawi, że nie będziemy tracić energii, nie będziemy tracić momentu na zatrzymanie tego oleju i na wprawienie go w ruch w przeciwnym kierunku, bo my to zrobimy czysto mechanicznie. Czyli to jest taka pierwsza rzecz, bo na wielu filmach możemy usłyszeć, że kierownica mnoży nam, jest to wzmacniacz momentu obrotowego, bo ona wzmacnia moment obrotowy i ona mnoży, jest taki współczynnik, multiplikator, faktor, różnie na niego nazywają, różnie jest nazywany, że na przykład konwerter od 1,2 do 1,8 raza mnoży moment obrotowy. Ja bym się tutaj kłócił, ja bym powiedział, że nie mnoży moment obrotowy, tylko pomaga nie tracić ten moment obrotowy. Więc tak, ja to zrozumiałem i tak na logikę u mnie po prostu to wszystko działa na podstawie tego mojego doświadczenia. Jeżeli ktoś ma pewne dane, jakieś dowody, które by świadczyły o tym, że jest inaczej, to bardzo chętnie poproszę informacji. Więc teraz powiedzieliśmy, że olej trafia na turbinę i z turbiny biegnie w tą stronę i uderzyłby w łopatki pompy. Więc teraz co się dzieje? Olej uderza w łopatki kierownicy. Kierownica jest zablokowana, o czym za chwilę powiemy. Więc ponieważ kąt łopatek jest mniej więcej ustawiony, no w przypadku naszej kierownicy tak. Może przesunąć się tak, o, żeby pokazać. Mniej więcej w ten sposób. To olej uderzy w łopatki kierownicy i zmieni kierunek na zgodny z obrotami konwertera. Dzięki temu nie będziemy mieli straty na momencie obrotowym, bo zmienimy kierunek przepływu oleju mechanicznie. Tutaj musielibyśmy zmienić kierunek przepływu oleju przy użyciu momentu obrotowego silnika, więc to jest ta różnica. I teraz
Kierownica, może weźmy sobie jakąś kierownicę tutaj, o, nie rozkręconą. Kierownica jest zamontowana na sprzęgle jednokierunkowym, czyli jak chwytam tutaj za środek, to w jedną stronę się blokuje, w drugą stronę obraca się swobodnie. Tu się blokuje, a w drugą stronę obraca się swobodnie. Po co to jest? Jest to właśnie po to, że w momencie, kiedy poślizg konwertera jest bardzo duży, czyli różnica obrotów pomiędzy łopatkami pompy, łopatki turbiny jest bardzo duża, czyli kiedy tak jest, w momencie, kiedy ruszamy ze światłem, silnik ma 1500, 2000 obrotów, a wałek wejściowy skrzyni biegów, czyli turbina, ma 0, ponieważ stoimy, dopiero powoli zaczynamy ruszać, 5-10 km na godzinę turbina zaczyna się obracać. Więc wtedy jest największy poślizg, to właśnie w tym momencie mamy taki, jak wytłumaczyłem do tej pory, kierunek przepływu oleju. Olej uderza w łopatki kierownicy, kierownica zostaje zablokowana i jest zmieniany kierunek przepływu oleju. Natomiast w momencie, kiedy te poślizgi się zmniejszą, różne źródła różnie podają, różnie klasyfikują poślizg konwertera. Jedni podają w obrotach, inni podają w procentach. Generalnie można powiedzieć, że zależy to od sytuacji, od silnika, od aplikacji, od wielu czynników, ale czym mniejsza różnica obrotów pomiędzy tymi dwoma elementami, tym bardziej uporządkowany, tak można w uproszczeniu powiedzieć, staje się kierunek przepływu oleju. Czyli można powiedzieć, że jest zgodny z obrotami konwertera. Czyli olej uderza w łopatki kierownicy, natomiast nie uderza w kierownicę. Wróć. Olej uderza w łopatki turbiny, natomiast już nie leci w tą stronę, tylko bardziej jest wyrzucany tak jakby ze względu na obroty konwertera, obroty wszystkich elementów w tą stronę. Czy ta różnica, inaczej można powiedzieć, może pokaż Mariusz z góry tą strzałkę, żeby było widać tak bardziej. Jeżeli mamy, może być tak, że przy dużym poślizgu, czyli przy ruszaniu mamy taki kierunek, a w momencie, kiedy poślizg się zmniejszy, mamy taki kierunek. Czyli to nie jest taka drastyczna różnica, jak ja pokazuję. To jest minimalna zmiana kierunku przepływu, czyli z takiej na taki. Czyli możemy powiedzieć, że to nawet nie jest 90 stopni. Natomiast ten kierunek przepływu oleju się zmienia. I w momencie, kiedy on się zmieni z takiego na taki, to olej uderza w łopatki kierownicy z tyłu. Więc żeby nie rozdzielać oleju, nie zaburzać przepływu oleju, kierownica zaczyna się obracać na sprzęgle jednokierunkowym, dlatego w jedną stronę się blokuje, zmienia kierunek przepływu oleju, pracuje, w drugą stronę zaczyna się obracać, nie zakłócając przepływu oleju. I to jest podstawowa funkcja kierownicy. Myślę, że tutaj wytłumaczyliśmy to dość dobitnie. Mam nadzieję, że tą strzałkę naszą będzie widać. Prawdopodobnie ja jeszcze wrzucę jakąś fajną animację, ponieważ jest dużo animacji na internecie, więc prawdopodobnie jak mi się uda, znajdę chwilę czasu, to wrzucę nawet 2-3, które z różnej perspektywy pokazują, jak ten olej przepływa pomiędzy pompą, turbiną a kierownicą. I teraz tak, kierunek przepływu oleju sobie omówiliśmy, więc może omówilibyśmy sobie budowę sprzęgła. Znaczy budowę sprzęgła jednokierunkowego, już tak, żebym był precyzyjny, bo jeszcze może być sprzęgło lokalne. Czyli mamy element, który jest zabudowany pomiędzy łopatkami turbiny, pomiędzy łopatkami pompy. Kierownica, wzmacniacz momentu obrotowego, stator, ma zabudowane sprzęgło jednokierunkowe. Czyli to jest ten element, który w jedną stronę się blokuje, a w drugą stronę zezwala na obrot, tak możemy powiedzieć w uproszczeniu. Budowa, charakterystyka, no co, mamy tutaj akurat mamy odlew aluminiowy, mogą być elementy,
które są frezowane, ale no akurat my takiego nie mamy tutaj, żeby był na gotowo frezowany z aluminium, nie mamy. Wszystko to, co mamy tutaj, to są odlewy. To też jest odlew zrobiony, więc nie mamy. Zdarzają się jeszcze bardzo rzadko konstrukcje stalowe, ale są już coraz rzadziej stosowane, dlatego że stal to przede wszystkim waga, aluminium jest dużo lżejsze, stal to też większa masa, to większa bezwładność, a nie ma potrzeby, żeby ten element był aż tak super mocny, żeby musiał być ze stali. Aluminium w zupełności wystarcza, a dobrej jakości aluminium czasami wytrzyma więcej niż stal, więc możecie spotkać te elementy głównie, i to będzie myślę 90 kilka procent kierownic, to będą elementy aluminiowe, co najwyżej odlewy obrobione na maszynach CNC, czyli tak jak możecie zobaczyć na tej kierownicy będzie ładnie widać, jest to odlew, później łopatki obrobione z jednej strony, obrobione z drugiej strony, czyli tutaj widać obrobione elementy, tutaj obrobiona powierzchnia, żeby była osiowość, żeby była liniowość, tutaj też na tym konwerterze widać po prostu miejsce obrobienia. No dobra, te elementy już są zmęczone, sfatygowane, ale tutaj widać ewidentnie, że ta kierownica była obrabiana na maszynach. Więc mamy odlew. Za chwilę o łopatkach, natomiast w tej chwili sprzęgło jednokierunkowe. Sprzęgło jednokierunkowe to jest element, który jest odpowiedzialny za całe to nasze zamieszanie. Więc co ja z tym zrobię? Może zróbmy tak, że to przełożę sobie tak, żeby mi nie przeszkadzało. Wezmę sobie parę sprzęgieł jednokierunkowych. Podstawowe rodzaje. Czyli przede wszystkim musimy mieć element, który będzie nam się blokował w jedną stronę. Standardowe sprzęgło jednokierunkowe, może zbliż tutaj Mariusz, pokaż. Z angielskiego sprag. Sprag, czyli no, typowo sprzęgło jednokierunkowe z pestkami. Ja tutaj mam jedno rozwalone. Mogę wam pokazać. Zobacz. Czyli są to takie małe kosteczki. O, może zróbmy tak. O specyficznym kształcie. I tu można to porównać do psiej kości, znaczy do kości, którą się psu rzuca, a nie psiej kości. Niekoniecznie z psa musi być ta kość. I te elementy są ułożone w takiej koronce. Czyli tutaj, jeżeli to kamera uchwyci, takie miedziane elementy, pręciki. Są to rozwiązania bardzo precyzyjne, tak bym powiedział, bo z naszego doświadczenia, jeżeli tutaj chociaż jeden pręcik się odkształci, to już te kości nie układają się tak, jak powinny, i zdarza się po prostu, że jedna kość zostanie wyłamana, tak jakby wyjdzie, wykrzywi się pod innym kątem, sprzęgło się zablokuje na stałe. Szczerze powiedziawszy, jest to bardzo dobre rozwiązanie, takie szybkie, dość w montażu, bezproblemowe, inaczej, może bezobsługowe, ale na pewno nie jest to najmocniejsze rozwiązanie ze względu na skomplikowanie konstrukcji. Dobre jest to, że wkładamy cały jeden element do środka praktycznie na raz, no też jest ciężko to włożyć, trzeba po prostu odpowiedni kształt, ruch, inaczej, odpowiednio ręką kręcić, żeby to wszystko włożyć, żeby te kości na raz wskoczyły. Jest to element bardzo precyzyjny, no ale powiedzmy najczęściej stosowany, zwłaszcza u producentów europejskich. Drugie rozwiązanie, czyli tutaj mamy pierwszą budowę. Drugie rozwiązanie, bardzo często stosowane, jedno z najmocniejszych na rynku, czyli mamy rolki metalowe ze sprężynkami. Moment, czy ja to może magnesik gdzieś tu mam? Czyli mamy wałeczek i tutaj mamy sprężynkę, tak zwany accordion spring, czyli sprężyna akordeonowa. Nie wiem, jak to się nazywa po polskiemu, precyzyjnie, fachowo. I teraz co się dzieje? No zobaczcie tutaj. Odległość w tym miejscu jest większa niż w tym miejscu, czyli ta sprężyna... Wróć, tu nawet jest, o widzę, że tu jest... Już popatrzyłem, ten wałek jest źle włożony, nieprawidłowo. Już włożymy tak, jak ma być, żeby nam nie przeszkadzał. Czyli sprężyna odpycha rolkę, rolka wcina się tak jakby w stożek. Tutaj możemy sobie ułożyć taką literę V i rolka wcina się w tą literę V. Więc jeżeli będziemy obracali bieżnią wewnętrzną, powiedzmy patrząc z tej perspektywy w prawo, nie wiem jak to będzie u was na monitorach widać, ale powiedzmy u mnie to jest w prawo, to ruch
tej bieżni wewnętrznej powoduje wciskanie roleczki w stronę sprężyny, czyli ona się zwalnia, ona się popuszcza, bo tutaj ma miejsce, czyli w tą stronę będzie wciskana. Natomiast jeżeli chciałbym obracać w lewą stronę, to sprężyna wpycha nam ten wałek w stożek, tak możemy powiedzieć, czyli działa jak klin, dzięki czemu blokuje obracanie się elementów. Jest to jedno z najmocniejszych rozwiązań. Dlaczego? Dlatego, że mamy niezawodne elementy. Tutaj nie ma nic, kompletnie nic. Mamy gruby metalowy pierścień, mamy wałki hartowane na 60-65 Hz, czyli już jak stal łożyskowa, mamy sprężynki. Nawet gdyby jedna czy dwie sprężynki pękły, to i tak reszta jest dobrych. Zdarza się, że one pękają, ale bardzo rzadko. Jedno z najmocniejszych rozwiązań, tak trzeba powiedzieć wprost. Tutaj mamy rozwiązanie już z wozidła, bardzo podobne, dlatego że znowu mamy rolki. Czyli mamy rolki, oczywiście większe rolki, większa średnica, większa ilość rolek, no możemy sobie porównać jedne do drugich. Tutaj mamy około 8 mm, strzelam na oko, a tu mamy bodajże 10 czy 11 mm, już nie pamiętam teraz dokładnie. No i też ilość. Zasada działania jest dokładnie taka sama, czyli widać, że w tą stronę możemy obracać swobodnie, natomiast w przeciwną stronę te rolki będą wpadały, będą się klinowały. I tutaj już widać pierwszą rzecz, taką charakterystyczną, że tutaj nie ma sprężyn w porównaniu do tego rozwiązania. Ponieważ nie ma sprężyn, to zwróćcie uwagę, może mi się teraz uda to zrobić. Tutaj mam zaznaczone dwa znaki, nie? O, przy świecy. Mam dwa znaki. I teraz, jak ja będę obracał w prawo, w lewo, to czasami się zdarzy, o, widzicie, że to sprzęgło przepuszcza do tyłu. O, cofa. Zablokowało się, ale jak nim poruszam, to ono cofnie do tyłu. Dlaczego cofnie? No właśnie dlatego, że nie ma tych sprężyn, które by wpychały rolki na swoje miejsce, które by wpychały rolki w klinę. I teraz dalej, no oczywiście ktoś powie, ale kierownica, sprzęgło jednokierunkowe w konwerterze nie pracuje w taki sposób, tylko pracuje tak, jak mieliśmy na modelu pionowym. No i teraz siła grawitacji będzie rolki wpychała w swoje miejsca. Dobrze, tylko że siła grawitacji będzie je wpychała z tej strony, a z tej strony one będą luźno. No bo tak to już po prostu jest skonstruowane. I teraz co się okazuje? Okazuje się, że te rolki pracują, te rolki nie pracują. Skoro te rolki się klinują, to cała piasta wewnętrzna jest tak jakby przesuwana do boku. Przez te rolki jest odpychana do boku. Skoro jest odpychana do boku, to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego w tych kierownicach tak ogromne łożyska padają. Bardzo długo się nad tym zastanawialiśmy, nie wiedzieliśmy, co jest przyczyną tego, że takie łożyska, które generalnie nie mają większego obciążenia, padają, podczas gdy, no tutaj zobaczcie, w kierownicy w samochodzie osobowym nie ma w ogóle łożysk. Tutaj możecie zobaczyć, że bieżnia wewnętrzna jest po prostu włożona do obudowy i obudowa pracuje jak ślizg, albo coś w rodzaju ślizgu. Gdzie my tu jeszcze mamy? Tu możemy pokazać, zobaczcie, bieżnia wewnętrzna, sprzęgło jednokierunkowe, koronka, za chwilę ją wyjmiemy, bieżnia zewnętrzna i normalnie blacha metalowa. Nie ma żadnych łożysk, nic, bo sama koronka jest prowadzeniem dla kierownicy. A tutaj nie dość, że mamy dwa łożyska, z jednej strony, z drugiej strony, wszystko zamknięte razem, duże, mocne łożyska, kulkowe. To jeszcze one bardzo często padają i to jest właśnie odpowiedź na pytanie. Dlatego są zmienniki, zastanawia nas tylko, dlaczego zrezygnowali ze sprężynek. Dlatego, że były wałeczki ze sprężynkami, były po dwie sprężynki, otwory wiercone pod kątem. Na pewno było to bardziej kosztowne, żeby nawiercić w takim hartowanej bieżni zewnętrznej, nawiercić tyle otworów, dołożyć sprężynki. Natomiast były to rozwiązania mega dobre. Później wprowadzono sprzęgło jednokierunkowe na koronce, czyli takie rozwiązanie, jak wam pokazałem, to pierwsze. Też już widzimy, że odchodzą na rzecz takich rozwiązań. Natomiast tutaj znowu padają łożyska, więc jak jedno poprawili, to drugie zepsuli. No taka jest prawda. Nie wiem do końca, z czego to wynika. Tutaj jeszcze mamy ten jeden przykład konwertera, koronki, gdzie możecie zobaczyć. Znowu, kuleczki, sprężynki, to jest akurat Mercedes, natomiast już we własnym koszyczku. Już żebym ja to teraz dobrze poskładał, żebym trafił na swoje miejsce, jest. I teraz może sobie omówimy kilka uszkodzeń i kilka przypadków, co się może stać.
z tymi kochankami. Tutaj mamy pierwsze uszkodzenie, gdzie uszkodzenie nie dotyczy tak właściwie sprzęgła jednokierunkowego, tylko dotyczy samej obudowy. Zobaczcie, to są przypadki takie ciekawe, komuś się wydaje inaczej. Zdarza się nam, że mamy reklamację. No cóż, tak jest. Nawet w fabryce ludzie się mylą, po to jest gwarancja. I my kilka razy mieliśmy przypadek, że wypuściliśmy konwerter i klient dzwoni i mówi, że dalej jest problem. Zaczęliśmy analizować sytuację. Generalnie, ja już o tym mówiłem na początku, ale po co jest kierownica? Kierownica jest po to, żeby wzmacniać moment obrotowy, czyli żeby go nie tracić. Więc jeżeli kierownica, pokażmy to ładnie na tej kierownicy, zmienia kierunek przepływu oleju, mamy, gdzie ma strzałka, olej uderza, zmienia swój kierunek przepływu, czyli tutaj jakby strzałka była trochę mniejsza, to by ładniej było widać, jak ona przejdzie po tej łopatce. Odzyskujemy moment obrotowy. Jeżeli zerwie się sprzęgło jednokierunkowe, czyli kierownica nie blokuje się do tyłu, tylko obracałaby się luźno, to nie ma zmiany kierunku przepływu oleju. Co się dzieje? Silnik spada z obrotu. Dlatego, że silnik nagle ma dodatkowe obciążenie. Nagle musi część oleju zatrzymać, wprawić w ruch w przeciwną stronę. I to jest taki specyficzny objaw, ja już o tym mówiłem. Ale można to pomylić z tym, że konwerter ciągnie za mocno, że lock-up się zapiął, bo samochód przygasa. Z reguły raczej się to nie zdarza, żeby gasł. Jeżeli mamy problem z lock-upem, to lock-up faktycznie może tak mocno skleić, że aż zadusi silnik. Tak jakbyście w manualu za szybko puścili sprzęgło, silnik się nie wzbiera na obrotach, zgaśnie. Natomiast tutaj, jeżeli mamy uszkodzone sprzęgło jednokierunkowe, ono się nie blokuje, to silnik spada z obrotów. Czyli ja wrzucam drive'a, a on na przykład z 800 spada na 700, na 600. Ja mu zdejmuję nogę z hamulca, a on wcale jakoś tam specjalnie czy szybko nie rusza do przodu, dodaję mu gazu, rusza w miarę normalnie, tak można by było powiedzieć, ale sprawia wrażenie takiego, jakby miał przyczepkę zapiętą za sobą. Po prostu jest mu ciężej, jest taki ociężały, jest taki zdławiony. Czyli prawdopodobnie zerwało się sprzęgło jednokierunkowe. No to rozbieramy kierownicę, patrzymy, są rolki, sprężynki są, patrzymy na koronkę, jest, obracamy w jedną, w drugą stronę, blokuje się. I co nas robiło w konia? Mieliśmy właściwie dwa takie przypadki, gdzie sprzęgło położone na stole blokowało się. Wysłaliśmy konwerter klientowi i powiedzieliśmy, że nie znaleźliśmy przyczyny. Objaw nie ustąpił, więc poprosiliśmy, klient przysłał nam konwerter jeszcze raz. Stwierdziliśmy, że prawdopodobnie nie będzie to wina konwertera, być może czegoś innego. Po dyskusji z klientem klient poprosił zróbmy sprzęgło, żebyśmy zrobili sprzęgło, odesłali do niego, założył, dalej jest to samo. Kombinowali, szukali, różne rzeczy tam podmieniali, hydraulikę, nie przyniosło to rezultatów. Poprosiliśmy, żeby przysłał konwerter, przeanalizowaliśmy go i słuchajcie, co się stało. Stała się jedna ciekawa rzecz, że w momencie, kiedy ja wyjąłem kierownicę całą z oleju, czystego oleju z konwertera, zacząłem sprawdzać, to ona się zablokowała raz, drugi, trzeci, a za którymś razem obróciła się mi delikatnie do tyłu, złapała luz. Tak jak wam tutaj pokazywałem na przykładzie tego zmiennika z wozidła. No i zaczęliśmy szukać, co się dzieje, jak to jest możliwe. Faktycznie, cofa się. Problem był o tyle uciążliwy, że po wymyciu wszystkiego zmywaczem, osuszeniu, 100 na 100 kierownica się klinowała. Sprzęgło jednokierunkowe się blokowało. Nie mogliśmy znaleźć przyczyny problemu. Co więcej, doszliśmy już później do tego, że sprzęgło się nie blokowało, jak były wszystkie elementy dekle złożone, cały konwerter, cała kierownica była zamknięta. Jak wyjęliśmy chociaż jeden dekiel, wszystko się pięknie klinowało. Chodźcie, zobaczcie tutaj bliżej, co było przyczyną problemu. Okazało się, że mamy odlew aluminiowy, mamy wprasowany w niego pierścień zewnętrzny, mamy wielofrez, pierścień wewnętrzny. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Wprasowany, może tak, znowu problem. Niby jasno tu mamy, a tak ciemno. Teraz widać dobrze. Widać? Widać. Okazało się, że ktoś wymyślił, daj jeszcze Mariusz zbliżenie, że tutaj mamy ząbki. Jak to porównamy nawet do paznokcia, czy do czegokolwiek, to te ząbki są mikroskopijne, można powiedzieć. I to wszystko działa dobrze. Natomiast te ząbki potrafią się wyrobić i bieżnia zewnętrzna obróci się, zostanie wyrwana, przemielona, obrobiona w obudowie konwertera.
I to było praktycznie nie do wykrycia, bo nawet tutaj, no dobra, tu już, o, za chwilę się mi sklinowało. Jest to tak nieduże wytarcie, że ja tej bieżni nawet teraz już nic nie trzyma, jej nic nie trzyma, a ja dalej nie jestem w stanie jej wyciągnąć, bo po prostu tak to wszystko jest obrobione, obmielone tam w środku. Blokowała się, nie, po prostu to jest nieprawdopodobne, możecie się śmiać, ale staliśmy tutaj w pięciu, szukaliśmy, zostawało dwóch, za 10 minut przechodziło następnych dwóch, nie mogliśmy ustalić, co jest przyczyną tego uszkodzenia, tym bardziej, że problem występował tylko wtedy, kiedy wszystko było zamknięte, zadeklowane. Nie było widać tego, co jest w środku. Zaczęliśmy szukać, kombinować. I to są takie rzeczy właśnie, z których można się śmiać, ale każdy jest w stanie się pomylić. No, nie przypuszczaliśmy, inaczej, mieliśmy konwertery, gdzie to był, te elementy były obrobione, ale było to widać. Ta bieżnia zewnętrzna po prostu latała na boki, cała obudowa była przemielona. A coraz częściej zdarza się, i to są skrzynie szczególnie Aizina albo Hyundai'e, że ta bieżnia zewnętrzna jest obrócona. Dlatego my już wymienialiśmy koronki w ciemno, bieżnie, mierzyliśmy mikromierzem, sprawdzaliśmy, czy nie ma odchyłki tolerancji, powierzchnia, czy jest gładka. Wszystko było ok, a sprzęgło się nie klinowało. No i tutaj jest pies pogrzebany, dlatego my w tej chwili, możesz Mach już pokazać, mamy specjalny przyrząd, weź mi podaj. To jest akurat TF80. No nie wiem, mamy tutaj wałeczek, który będzie pasował, nie mamy wałeczek, który by pasował. Tam mamy wałeczek. No, tutaj mamy. Mamy przyrząd, do którego po prostu wkładamy kierownicę i na siłę rękami ciągniemy i sprawdzamy, czy przypadkiem nie wystąpi obrócenie sprzęgła jednokierunkowego. Po prostu już nie wystarczy, tak jak wam ja tutaj pokazuję, wziąć to w palce i obrócić. Po prostu konwertory się starzeją, pojawiają się nowe usterki. Teraz już mamy podorabiane wałki, wielofrezy. Zakładamy i na siłę ciągniemy. Jeżeli silnik ma 1000 Nm, to jest 100 kg na metrowym ramieniu. Więc gdybyśmy założyli do takiej kierownicy metrowe ramię, 100 kg, no to już jest bardzo duża siła. No tego nie jesteśmy w stanie sprawić, ale chwytając za taką kierownicę dwoma rękami, ja spokojnie jestem w stanie 200, nawet 300 Nm siły zasymulować. Także no 200, powiedzmy 100, 150, 200 Nm. No i od tego momentu mamy skuteczność praktycznie 100%. Natomiast no cały czas człowiek się uczy i nie ma takich narzędzi do sprawdzania kierownicy. Tu praktyka pokazuje, że samemu trzeba się edukować, uczyć i stwarzać sobie narzędzia do diagnozy konwerterów. Dalej, co my tutaj jeszcze mamy z uszkodzeń, możecie zobaczyć, tutaj mamy plastik, nawet taki był u Patryka w korwecie dla widza, pokazywaliśmy, czyli znowu nie mamy łożysk oporowych, tylko mamy teflony, pierścienie, one się wycierają, wyślizgują, plastik się kruszy, twardnieje, pęka, więc to są elementy, które czasami po prostu się rozlatują, wycierają, jeżeli się wycierają, to zaczyna się nam robić za duży luz osiowy, kierownica zaczyna pływać, konwerter zaczyna stukać, pukać. Co jeszcze? No uszkodzenia mechaniczne, ale to już się bardzo rzadko zdarza. Uszkodzenie mechaniczne mamy pokazane, gdzieś ja to mam tutaj. Ta kierownica, to jest ta kierownica. Tylko, że tu się nic samo, inaczej, samo z siebie się to nie stało. Po prostu rozlatuje się łożysko, to jest akurat konwerter od wozidła. I jak elementy łożyska zaczynają krążyć, aluminium jako najmiększy, nie wiem jak to się zmienia, element o najmniejszej twardości element, no niższy uszkadza się pierwszy, a później przemiela się wszystko w środku, więc z takiego konwertera nie ma co zbierać. Poza tym uszkodzeń jakichś innych za wiele nie ma. Tutaj jeszcze zamiast, gdzie ja to miałem? Gdzieś już posiadałem, tutaj. Zamiast takiego rozwiązania często zdarza się, że bieżnia zewnętrzna, nie ma bieżni zewnętrznej, tylko jest właśnie taki koszyczek, który trzyma sprężyny i wałeczki. To jest dokładnie to samo, tylko że te wałeczki, sprężynki są trzymane przez te cienkie blaszki. No to jest blacha, ja wiem, 1,5 mm, więc po prostu ona lubi się oberwać, oddrgać, pęknie, no wtedy sprzęgło przestaje trzymać. Ale no to powiedzmy już naprawdę jakieś tam duże przebiegi. Generalnie kierownica jest elementem niezniszczalnym. Najsłabszy element to jest niestety połączenie tej bieżni zewnętrznej i bieżni zewnętrznej i aluminiowej obudowy. Tutaj widzicie, że jest podfrezowanie zrobione, tylko znowu takie podfrezowanie jest bardzo ciężkie do wykonania, uciążliwe, żeby w takiej obudowie po prostu zrobić takie rowki. No jest to dużo, dużo pracy, jest to czasochłonne, pracochłonne i po prostu dużo kosztuje, natomiast jest to niezawodne. Więc jeżeli macie rozwiązania inaczej,
Samochody do drag racingu bazują tylko i wyłącznie na takich systemach. Dlatego, że one są najtrwalsze. Jeżeli są jeszcze nawet dalej idące rozwiązania, powiem szczerze, nie spotkaliśmy się w Polsce z takimi sprzęgłami jeszcze, natomiast wiem, że są, bo na targach się spotykamy i amerykańskie firmy tuningowe pokazują sprzęgła, które działają typowo na zasadzie zapadki, które na chama się blokują, czyli po prostu jest czpień na sprężynce, w jedną stronę przeskakuje, w drugą stronę się blokuje, one łączą się, łączą jeden do jednego. No już to są najmocniejsze systemy, tylko takie najbardziej inwazyjne. Praca tych jest niewyczuwalna, jest płynna, natomiast takie sprzęgło już na czpieniach, na blokadzie ma wibracje, ma uderzenia. Dalej, bo już powoli się zakręciłem jak bunk w tulipanie, chciałbym dużo powiedzieć, a dalej z uszkodzeniami kierownicy. Czyli, jeżeli kierownica się uszkodzi w taki sposób, że sprzęgło nie trzyma, to wiemy, że nie ma wzmocnienia momentu obrotowego, samochód rusza mu lasto, ociężale, nie ma siły, nie ma mocy, spada z obrotów na biegu jałowym, czy tam po wrzuceniu drive'a spada z obrotów. I to stąd się wzięła opinia dawniej, że samochód z automatem tu musi mieć 200 koni wzwyż, bo inaczej to nie chce jechać z miejsca, nie chce ruszyć. Właśnie dlatego, że nie było kierownicy. Druga kwestia, gdyby sprzęgło jednokierunkowe się zatarło, uszkodziło, kierownica się zablokuje, nie będzie się obracać, co się stanie? Zobaczcie, że w takiej kierownicy jak ta, to jeszcze nie ma tragedii, bo łopatka ma mniej więcej taki kształt, więc tutaj nic strasznego nie będzie się działo. Natomiast w tym konwerterze łopatka ma już mniej więcej taki kształt. Czy zobaczcie, w tym konwerterze tak samo mamy taki kształt wywinięty. Coś w rodzaju litery L i J, w zależności z której strony byśmy patrzyli. I teraz co się dzieje? Na takiej kierownicy, jeżeli ona będzie zablokowana, olej uderzy w łopatki i po prostu rozdzieli się na dwie strony. Popłynie z jednej i z drugiej strony łopatki. Zostanie rozdzielony, mamy zaburzenie przepływu oleju, ale jeszcze tragedii nie ma. Natomiast na takiej kierownicy już on uderza, tak jak w ścianę, w tą łopatkę. Oczywiście zmieni się jego kierunek przepływu, on zostanie wtłoczony pomiędzy łopatki, natomiast on się zatrzymuje. Nie mamy jednostajnego laminarnego przepływu, mamy zaburzenie przepływu oleju. I skutek jest taki, że olej się grzeje. Olej się grzeje, konwerter się przegrzewa, mamy niepotrzebne obciążenie, spada nam sprawność konwertera. Natomiast wykorzystuje się kierownicę, które nie mają sprzęgła, czyli wielofrez jest zabudowany na sztywno. Jakie to są rozwiązania? To są samochody, które są stworzone na krótkie dystanse, czyli samochody do drag racingu. Są to wózki widłowe, są to ładowarki, które jeżdżą tylko i wyłącznie przód, tył, przód, tył. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ładowarka jedzie do przodu, nabiera coś na łyżkę, cofa, później podjeżdża do przodu, rozładowywuje tą łyżkę, podjeżdża do tyłu, podjeżdża do przodu, znowu nabiera na łyżkę, to między łopatkami pompa, a turbiny w konwerterze cały czas jest poślizg. Więc tam praktycznie nie ma momentu, żeby ta kierownica musiała się obracać, a nawet gdyby był taki moment, to jest on przez ułamek sekundy. Więc nie ma sensu wkładać element, który jest powiedzmy, że awaryjny, bo tak go możemy nazwać. Składa się z dużej ilości innych podzespołów, elementów. Nie ma sensu wkładać awaryjnego podzespołu składającego się z wielu elementów, ponieważ nie jest on potrzebny. Dlatego zdarza się, że kierownica jest zamontowana na sztywno, jak my to mówimy, i w niej to już się totalnie nic nie może zepsuć. Jeżeli po prostu coś nie wpadnie i jej nie przemieli, to jest ona bezawaryjna. Natomiast w normalnym samochodzie, jeżeli ona się zablokuje, możecie mieć buczenie, samochód też może wchodzić tak jakby w poślizg, czyli łapać wyższe poślizgi pomiędzy łopatkami pompa a turbiny, zachowywać się ociężale. Przede wszystkim będziecie widzieli, że temperatura nawet samochodu szybko rośnie, bo szybko skrzynia się nagrzewa. Mogą wystąpić jakieś tam prześlizgi wynikające z tego, że skrzynia łapie za wysoką temperaturę. Będziecie jechać tak jak zwykle, a tutaj się okaże, że skrzynia zaczyna szarpać, bo już ma olej w skrzyni biegów, ma bardzo wysoką temperaturę i skrzynia przestaje sobie z tym dawać radę. Ciężko jest powiedzieć w rzeczywistości, jakie będą takie objawy, ale przede wszystkim przegrzewanie się oleju, a przegrzewanie się oleju dla każdej skrzyni biegów będzie się objawiało troszeczkę inaczej. Więc generalnie uszkodzenia, no powiedzieliśmy, sprzęgło albo się zablokuje, albo się nie blokuje. To są dwa podstawowe uszkodzenia kierownicy. Słuchajcie, lecieliśmy dalej z tematem, ale chłopacy mi tu pokazali, że już tego materiału jest dość dużo, więc robimy przerwę. My dogramy drugą część na temat granicznego poślizgu konwertera, tak to powiedzmy, więc czekajcie na następny odcinek. Natomiast na dzisiaj to tyle. Zostawiam Was tą wiedzą.
którą Wam przekazałem. Zachęcam do pisania komentarzy, do wymieniania się swoim zdaniem, swoją opinią. Jeżeli ktoś ma wiedzę na temat działania kierownicy, jak to wszystko jest zbudowane, to bardzo proszę, piszcie. Czekajcie na drugi odcinek, ponieważ w drugim odcinku będzie druga część tak jakby tego wszystkiego. Tutaj poruszyliśmy samą mechanikę, jak ten olej przepływa. Natomiast w drugiej części uderzamy już w konkretnie budowę, kąty łopatek, jakie modyfikacje na kierownicy można wykonywać i jaki wpływ będzie to miało na jazdę, komfort jazdy samochodem. Więc zapraszam Was do komentowania i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!